Rada jest władna do podejmowania decyzji, jest nas 13 na 15, także frekwencja jest prawie 100%. Chcielibyśmy Państwu podziękować za wspieranie naszych młodych obywateli, bo ja wiem, ile czasu czy dziadek, czy babcia musi poświęcić, żeby pomagać tym, którzy pracują. Ja też często prosiłem moich rodziców, żeby do przedszkola, do szkoły albo odwrotnie. To po takiej pięknej róży chcemy wręczyć. Ja wręczę panią, a pani burmistrz panom. Ja bym prosił pana Borkowskiego, tak, o kilka zdań, ponieważ reprezentował nasze miasto. Kontynuuję tą swoją pasję sportową, ponieważ to pozwala mi nie dopuszczać się myśli, że ma się te 80 lat, no to trzeba siedzieć gdzieś tam za piecem, nic nie robić, prawda, wnuki bać. Jestem dumny to, że otrzymuję, prawda, pomoc mojego miasta, z rady naszej, od pana burmistrza, a ja w zamian, gdzie nie jestem, to dumnie noszę, prawda, koszulki, Białogard, moje miasto, chwalę się, jakie jest piękne miasto, za wszędzie, gdzie tylko się daje, opowiadam, jak mam piękne stadiony, jakie mamy zaplecze do uprawiania sportu, nie tylko siłowego, ale lekkoatletycznego. Przystępujemy do drugiego punktu naszych obrad, który brzmi: rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na 9. sesję Rady Miejskiej.